Cześć, cześć, tutaj Syrion. Witam Was w takim nietypowym poradniku. Będzie on dotyczył poruszania się po YouTubie. Przyznam, że oczywiście to się zmienia i pewnie za jakiś czas ten filmik się zdezaktualizuje. Jednak na tą chwilę, prawda, będzie aktualny i wiele osób w jakiś tam sposób z niego będzie mogło skorzystać. Ja przyznam szczerze, że te zmiany na YouTubie są momentami tak irytujące i może nie nagłe, ale często się to zmienia i ludzi wkurza, więc jestem teraz, prawda, odpaliłem akurat Firefoxa, jestem niezalogowany, wystarczy, prawda, wpisać na YouTubie Syrion i od razu znajduję mój kanał, co jest akurat miłym zaskoczeniem, więc ja tylko wspomnę, że będąc niezalogowanym, wiele tracimy, nie to, żebym Was zachęcał, prawda, do robienia kont, czy po prostu do logowania, ale taka jest polityka YouTuba i nawet nie można do mnie PW wysłać, jak sami widzicie, bo tutaj w informacjach powinno być, więc ja się po prostu zaloguję na moje drugie konto, czyli na szajebistego, żeby Wam to jakoś, prawda, pokazać, o co mi właściwie chodzi i po co ten poradnik. Więc to przełączmy się. I to jest tak. To nam się pokazuje standardowo, czyli od razu ładuje się to cholerne, bo inaczej nie da się powiedzieć, co obejrzeć. I to jest, powiedzmy, że jakaś wybiórcza naszych subskrypcji, najpopularniejszych filmów. Generalnie jak ja to widzę? Widzę to tak, że filmiki, które mają bardzo dużo wyświetleń, od razu są, prawda, w jakiś sposób eksponowane i pokazywane, żeby nabijać kolejne wyświetlenia. Nie wiem, nazwijmy to dopasanie grubego albo, no wiecie, o co mi chodzi, no tak czy inaczej. Filmik czy, prawda, twórca, który zdobył jakąś popularność, jest w jakiś sposób tutaj znowu tuczony, o to mi chodzi. Dopiero jak klikniemy moje subskrypcje, dopiero widzimy, prawda, twórców i filmy, które wrzucali, których faktycznie subskrybujemy i których chcielibyśmy oglądać. I właśnie w tej kolejności się to pokazuje, czyli prawda, na górze filmik dodany niedawno, a im niżej, tym dalej. Ja też tutaj dodam, że nie wiem, na ile to jest błąd YouTube'a czy jego algorytmów, ale często się zdarzy tak, że ktoś doda film, na przykład jakiś mój tam lubiany YouTuber, gdzie po prostu lubię jego materiały oglądać, bo czasami mi się po prostu zdarzy, że siedzę i oglądam po kolei filmiki czyjeś. Nie pokazują się tutaj te nowe filmiki, tylko na przykład drugi, prawda, na przykład nie wiem, z wczoraj, z przedwczoraj, a ten na przykład najnowszy z dzisiaj go nie ma. To się zdarza. I nie wiem, na ile to jest właśnie wina YouTube'a, czy po prostu jego algorytmów. Tak czy inaczej tak się dzieje, no i co z nim zrobisz? No, z YouTube'em nie wygrasz. A to, co obejrzeć, to powinni to w ogóle wyrzucić. Tak mnie to na maksa wkurza. I po prostu ja nie wiem, po co to jest. No ale dobra, zostawmy te dywagacje. I pamiętajcie, po wbiciu, jak już oczywiście będąc zalogowanym, po wbiciu klikajcie na moje subskrypcje. Może czas na waszym przypadku wasze. I będziecie mieli materiały tych ludzi, których chcecie oglądać, przynajmniej ich najnowsze materiały i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, przejdę także do kolejnego podpunktu, który chciałem tutaj omówić. Mianowicie, no pokażę to na przykładzie swojego kanału, więc wpisując, prawda, jak mówiłem, Syrion, mamy mój kanał. I tak, wiele osób zadaje mi pytania, które tak naprawdę można sobie uzyskać, znaczy na które można uzyskać odpowiedź, klikając właśnie informacji. To, co wspomniałem wcześniej, będąc zalogowanym, możemy wysłać prywatną wiadomość, prawda, do danego youtubera. To zostało strasznie schowane. Też musiałem się troszkę tego oszukać, oklikać. Ale jest, wyślij wiadomość w tym przypadku właśnie do Syriona, czyli do mnie. I co tutaj więcej? Jeżeli chcemy, prawda, bo standardowo jest ten domek, czyli to, co sobie ktoś tam zaplanował, w tym przypadku ja, czyli mamy co tam jakieś warto obejrzeć, jakieś no, propozycje, aż się pcha na usta głupie propozycje, bo czasami te filmiki są tak durnie dobierane, to jakaś tam moja niby ostatnia aktywność, czyli co oglądałem, co klikałem, palto licho. No i w końcu ta właściwa treść, którą ja ustawiałem, czyli o jakieś najnowsze filmy, jakieś tam playlisty, czyli poradniki, podstawy i tak dalej, ale jak kogoś interesują na przykład filmy, które niedawno wyszły, no to najlepiej właśnie kliknąć tutaj na filmy i mamy kolejności, prawda, od najnowszego, cofając się do coraz starszych materiałów, trzeba sobie to dalej rozwijać i jest coraz tych materiałów więcej.
I bardzo fajną opcją jest szukaj w kanale, czyli na przykład wiele razy miałem serial, czy możesz rzucić taki a taki filmik, a on już jest. No, a wystarczy właśnie przez to szukaj, spróbować znaleźć. Na przykład niech to będzie karmienie neftydy, to na przykład wpiszemy jako pyton, prawda? Bo to zapewne jakoś tak nazwałem, czyli pyton królewski, karmienie czy coś takiego. Tak, o ten filmik mi chodziło, bo właśnie ludzie mnie pytali, czy mógłbyś nagrać na przykład filmik, jak karmisz swoją wężycę. Więc ten filmik, jak widzicie, jest ponad rok temu wrzucony. Tutaj oczywiście spauzuję. Pewnie jeszcze jakaś reklama będzie czy coś. Nie, nie ma. Więc spauzuję i mamy życzony filmik, o który mi chodziło w tym momencie. I właściwie to tyle, co chciałem wam pokazać, czyli jak właśnie szukamy tych materiałów, jak napisać wiadomość prywatną, no i myślę, że jakieś tam no, komentarze jak pisać, to każdy wie, jak można przyspamować. Czasami też się zdarza, że ktoś na przykład, o nie wie, co to jest opis filmiku, to jest zawsze tutaj. Ja często także jeszcze piszę takimi wielkimi literami, rozwiń ten opis. Jest od razu informacja, kiedy filmik został przesłany. To jest czasami kluczowe, bo ogłaszam jakieś konkursy albo wyniki konkursów i ludzie mi piszą, że chcą wziąć udział, albo piszą mi komentarze, a na przykład filmik został opublikowany pół roku wcześniej. No to tutaj jest właśnie ta istotna informacja, kiedy ten dany filmik, prawda, czy dany konkurs został po prostu ogłoszony, wrzucony na YouTube'a. I myślę, że taki mini poradniczek, jak korzystać z tego nowego YouTube'a, wam się po prostu przyda. Myślę, że oczywiście można by tutaj więcej rzeczy pokazać, ale to są takie najprzydatniejsze, te, z których ja najczęściej korzystam i które, że tak powiem, w cudzysłowie, ogarnąłem i kurde, jak mnie wkurza ten przycisk, chcę obejrzeć po prostu. No, krew mnie zalewa, krew. Tak czy siak w komentarzach napiszcie, czy to, co tutaj pokazałem, czy to w jakiś sposób jest przydatne i ewentualnie jakie wy macie spostrzeżenia, co jest dla was niejasne i no, generalnie, no, jak was wkurza YouTube, bo tego się nie da inaczej momentami określić, to jest generalnie wkurzanie i ciśnienie przez, prawda, YouTube'a pewnych rzeczy, czyli prawda, tutaj popularnych filmików, czy wszystko zasubskrybuj, subskrybuj, subskrybuj, momentami to mnie irytuje, bo po prostu chciałbym oglądać i chciałbym subskrybować to, na co mam ochotę, a nie, prawda, że mi cały czas YouTube coś chce wciskać. Także to by było na tyle, nie będę przedłużał, poradniczek miał być krótki, konkretny, mam nadzieję, że tak go odbierzecie, także wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie i hej.